Dzień dobry moi drodzy! Witam was, ulubiony youtuber, mentor i pionier nowoczesnego network marketingu Wojciech Rubin. Dzisiaj zaczęliśmy vloga z mojego białostockiego biura, które wam tutaj tak tylko na chwilę pokażę, bo z tym biurem i tak się niedługo rozstaję. I idziemy na spacer. Idziemy na spacer, żeby troszkę się rozruszać. I dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnym temacie. Bardzo ważnym temacie. Temacie, dlaczego boisz się rekrutacji i sprzedaży? A dokładnie, skąd się biorą twoje ograniczające przekonania właśnie na ten temat, między innymi właśnie przez to też boisz się, idziesz tam, masz takie lęki przed rekrutacją, przed sprzedażą, co jest całkowicie zrozumiałe i normalne. Dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie tak jakby o przekonaniach, o mózgu, czyli o tym, co tak naprawdę mega mnie w ostatnim czasie jara i właśnie bardzo dużo ostatnio, przez ostatnie miesiące bardzo dużo właśnie też o tym się uczyłem, między innymi u Joe Dispenza. Polecam książkę Jak zerwać z nałogiem bycia sobą. Tam też dużo macie takich bardzo fajnych tipów. Też podrzucę tą książkę, żebyście mogli sobie na Lubimy czytać, zobaczyć. No i dobra, i lecimy. I moi drodzy, porozmawiamy dzisiaj o przekonaniach, czyli o tym tak naprawdę, co jest najważniejsze. Najważniejsze, jeżeli chodzi o osiąganie w życiu czegokolwiek, jakiegokolwiek sukcesu, a działając w marketingu, chcąc budować swój biznes, chcąc zarabiać więcej pieniędzy, chcąc więcej rekrutować, więcej sprzedawać, przekonania są kluczowe. I co mam na myśli? I w ogóle skąd się biorą te przekonania, te ograniczenia w twojej głowie, w naszych głowach jako ludzi, że nie wierzymy w siebie, że nie wierzymy w to, co sprzedajemy, że mamy tą niższą pewność siebie, że no nie zarabiamy tyle, ile naprawdę, tak naprawdę chcemy, że chcielibyśmy trochę więcej, żeby móc sobie pozwolić na coś, na trochę więcej. No, po to przychodzimy na ten świat, żeby żyć tutaj jak najfajniej, jak najpiękniej, a nie to, co często mówi mainstream w telewizji, że nie, że mamy żyć w strachu i tak dalej. No nie. Nie mamy żyć w strachu. Ja twierdzę, że nie mamy żyć w strachu. Ja twierdzę właśnie, że mamy żyć w szczęściu, w jak największym szczęściu, w jak największej obfitości, żeby wszystkim się jak najlepiej wiodło. I właśnie dlatego też te vlogi tutaj wrzucam, prowadzę, właśnie dzieląc się taką energią, wiedzą, powiem, że to jest mega potrzebne. To jest mega potrzebne. No i dobra, i lecimy. Przekonania. I właśnie skąd się biorą przekonania? Ja powiem tak jakby bardzo mocno od strony naukowej dzisiaj. Ja tutaj poprę to nawet nauką. Wrzucimy też jakieś na pewno tutaj grafiki, żebyście mieli też wgląd. I żebym wam naprawdę tak zobrazować, żebyście to bardzo dobrze sobie zrozumieli, uświadomili, skąd się w ogóle te przekonania biorą. I oczywiście standardowe, jak to u mnie, ja też powiem, jak z tym pracować. I zobacz, wszystkie twoje przekonania na temat siebie, na temat sprzedaży, na temat czegokolwiek w twoim życiu zostały tobie wgrane. I to nie jest tak, że one zostały tobie wgrane w wieku od 0 do 7. Dlaczego? Ponieważ w wieku od 0 do 7 twój mózg, i tutaj właśnie powinny pojawić się wykresy, twój mózg działa w najniższych częstotliwościach. W najniższych częstotliwościach są to częstotliwości teta i delta. I wtedy twój mózg, on dosłownie zbiera wszystko, wszystkie informacje z tego pola, czyli to, co widzi przede wszystkim u twoich rodziców, najbliższych, z tym, z kim się wychowywałeś, z kim się gdzieś tam bawiłeś na podwórku. Tak jak ja na przykład, ja bardzo mocno byłem tylko i wyłącznie związany z rodzeństwem i z rodzicami, ponieważ mieszkałem na wsi, w bardzo małej takiej wsi Szeszki na Mazurach. I tam no, nie mieliśmy praktycznie w ogóle sąsiadów. Więc ja miałem takie przekonania wgrane i musiałem to gdzieś tam przepracować. Akurat ja w swoim przypadku, ty na pewno masz inne. Ty w innym domu się wychowałeś, w innym otoczeniu. I te wszystkie twoje, to wszystko, to co tam wtedy w wieku od 0 do 7 zostało ci wgrane do twojej podświadomości. Tutaj też powinien pojawić się wykres. Podświadomość, czyli ten umysł nieświadomy. Czyli aż 95% tego, co ty robisz w swoim życiu, robisz to podświadomie. Nawet ja czasami twierdzę, że to jest 99%. Czyli nie, po prostu idziesz, bo idziesz, pijesz, bo pijesz. Nawet nie skupiasz się na tu i teraz. Nawet nie skupisz się na tym, żeby stanąć, popatrzeć na drzewo i uśmiechnąć się, ale fajnie. Nie, przede wszystkim przeważnie ludzie idą przez świat, być może ty też, jak program taki, że o, wszystko jest, nawet słońce świeciło za mocno, a jak zajdzie, kurczę, mogłoby wyjść. I widzisz, ja nie mówię ci tego, żeby ci dowalić, tylko mówię ci, żeby to uświadomić, że ty to możesz zmieniać i że to są przekonania, to nie jesteś ty. To nie jesteś ty, to są twoje przekonania. I teraz właśnie, wiedząc już, że jest coś takiego i że w ogóle mózg działa na odpowiednich częstotliwościach, że to zostało ciebie wygrane
nieświadomie, bo nikt tobie nie chciał na pewno źle, ale no, że ktoś tak twoich rodziców, twoje rodzeństwo, twoje otoczenie nauczył, no to też oni dla twojego dobra uczyli ciebie tak samo. Jednak jeśli ty nie masz w życiu tego, czego chcesz, jeżeli nie zarabiasz tyle, jak chcesz, jeżeli nie jesteś sobą szczęśliwą, to warto, trzeba wręcz, nawet nie, że warto, zmienić przekonania na temat przede wszystkim siebie, bo to są najważniejsze przekonania, na temat siebie, no i na temat sprzedaży, na temat rekrutacji i tak dalej, bo ja daję ci 100% i to nie 99, 100%. Jeśli ty nie zaczniesz pracować nad sobą mentalnie od tej strony mózgu, czyli nie zaczniesz zmieniać przekonań na temat własny, na temat zarabiania pieniędzy, na temat biznesu, na temat rozwoju, na temat budowania relacji, na temat wszystkiego, co jest potrzebne do tego, żeby działać w network marketingu, zarabiać naprawdę dobre pieniądze, budować zespoły, robić to w sposób profesjonalny, taki nowoczesny, z takim flow i płynąć w tym biznesie, po prostu płynąć, a nie, że się zamartwiać, czy będzie spotkanie, czy nie. Aj, nie zrekrutowałam, aj, na koniec miesiąca i lecimy. Tylko płynąć po prostu w tym biznesie, żeby ten biznes naprawdę tobie się rozwijał z lekkością, z uśmiechem na twarzy, tak jak na przykład mój biznes się rozwija. Ja z zespołem z uśmiechem na twarzy pracujemy. Z każdym dniem wnosimy coraz piękniejszą wartość, coraz... No i o to chodzi, ja dlatego też tutaj was tego uczę, żeby tak właśnie było, ale z tego to wynika z przekonań, że pozytywne przekonania, że zawsze jest dobrze. Jest jakieś wyzwanie, nawet coś nie poszło, okej, spoko, jest dobrze, wyciągamy wniosku, ale jest dobrze. Zrobiliśmy krok do przodu, tak czy siak. I zawsze jest dobrze i dlatego tak istotne jest, żeby pracować z tymi przekonaniami. To jest tak cholernie istotne, żeby z tym zacząć pracować. No właśnie, jak zacząć z tym pracować? Bo już tutaj zobrazowałem tobie, że zobacz, te twoje wszystkie przekonania pochodzą od innych ludzi. To są myśli, emocje, przekonania innych ludzi, w których ty uwierzyłeś. Tak samo jak na przykład, nie wiem, oglądasz telewizję, czy oglądasz jakieś wiadomości, cokolwiek i ktoś ci coś mówi, że jest tak i śmak i ty w to wierzysz od razu, nawet nie analizujesz tego, nie wyciągasz wniosków, tylko wierzysz, jak taki pelikanik, am, tak jak niektórzy to oglądają wiadomości i łykają wszystko, dosłownie łykają wszystko i ogólnie spoko, wiadomo. Tam jak chcą, to niech łykają, nie mówię, że to jest jakieś, że już od razu, o, jak ktoś ogląda telewizję, jest pelikanem, am, to już jest skreślony. Nie no, wiadomo, że to jest całkowicie normalne, sam kiedyś oglądałem, bardzo krótko, ale to było, był tak, miałem taki epizod w życiu i spoko, tylko mówię to po to, żeby... Bo ja tego nie kumam w ogóle, ja tego nie kumam naprawdę, jak można w ogóle wierzyć w takie bzdurne przekonania, bo to o przekonaniach rozmawiamy, które mówią w ogóle w telewizji, że jest tylko źle, że jest tylko negatywnie. No dupa, no jak jest źle negatywnie. U mnie jest jakoś pozytywnie, ja jestem szczęśliwy, zadowolony i też dzielę się piękną, fantastyczną, szczęśliwą wartością tutaj dla was, do was, swoją wiedzą, swoim doświadczeniem i jest pięknie, cudownie. Tylko dlatego, dlaczego? Bo ja mam właśnie, ja pracowałem nad swoimi przekonaniami. Ja nie pozwalam innym wgrywać jakichś negatywnych przekonań w moją głowę, do mojej podświadomości. Dlatego między innymi mówię o tym mainstream, mówię o tej telewizji, mówię o tych bzdurach, które są w telewizji bardzo często powtarzane, bo przez to wam też wygrywają negatywne przekonania. Oj, zobaczcie teraz, zobaczcie co w ogóle się dzieje teraz, co się działo teraz w Białymstoku. Ja nagrywam teraz wartościowy odcinek, przechodziłem przez pasy i pan już, to jest właśnie też pokazanie tego, jak ludzie często nie rozumieją tego, jak coś się robi, że idę przez pas, sobie spokojny człowiek uśmiechnięty i wrum. I zobaczcie, przekonanie, że idzie ktoś, pewnie jakiś ruski będzie nas nagrywał. Boże, co ja tutaj mówię za bzdury? Nie można tak mówić ludzi. Przepraszam, proszę, dziękuję, kocham cię. Tak zastosowałem tak na szybko technikę Ho'oponopono z duchowości, ale dobra, lecimy dalej, bo już odbiegłem od tematu, bo prawie zdałem się prowadzić z równowagi na przejściu, ale jestem człowiekiem i mam prawo. Zaburczał pan na mnie. No i moi drodzy, zobaczcie, przekonania. Naprawdę, tak wracając już tak na poważnie do tych przekonań, jak te przekonania są niesamowicie istotne, żeby z tym pracować. I teraz właśnie, jak z tym pracować, z tymi przekonaniami? Świadoma, pozytywna afirmacja. Czyli, tak tłumacząc, czym w ogóle jest afirmacja i czym jest świadoma afirmacja? Powtarzanie w swojej głowie pozytywnych słów na swój temat. I dosłownie wytaczanie, jak ja to mówię, ja to chyba ja z tego zasłynę w całym YouTube, wytaczanie walki ze swoim umysłem, ze swoim ego, które mówi tobie bzdury na twój temat,
które nie są twoje, które są właśnie przekonaniami z przeszłości, tymi śmieciami, jak ja to mówię, tymi naleciałościami w twojej podświadomości, które ci mówią, że ty jesteś niewystarczająco niewystarczający, że ty się nie nadajesz, a nie, że to nie dla mnie. To jest ściema. Ty się nadajesz, ty jesteś zajebista, zajebisty, ty jesteś wyjątkowa, wyjątkowy. Tak, ty jesteś. A to, że masz warstwy, które trzeba zdjąć z ciebie, które trzeba przepracować, na którymi trzeba popracować, na które trzeba włożyć pracę teraz, tak? Żeby to zdjąć, to ci zostało wgrane, te programy wszystkie, te ograniczenia. To, że trzeba wykonać pracę, to jest fakt. I to nie jest wcale nic złego. To jest piękne. Ja też ten proces musiałem przejść. Wielu osób, którzy osiągnęli ten przysłowiowy sukces w życiu, tak? Którzy są szczęśliwi, którzy wiodą to spokojne życie, które też, w których też są wyzwania, ale jednak do tych wyzwań podchodzi zupełnie inaczej, z takim luzem, z takim zawsze nastawieniem, że okej, dobra, zawsze znajdziemy jakieś rozwiązanie. I to jest właśnie takie podejście. Do takiego podejścia prowadzi praca nad przekonaniami i pozytywne mówienie do siebie. I teraz, ja mam dla ciebie od razu takiego tipa. 5 pozytywnych afirmacji. Dam ci tutaj, dosłownie dam ci tutaj na gotowca. Zamień to sobie tylko pod męską, pod żeńską. Ja powiem w formie żeńskiej, tak do kobiet. Kobiet networkerek. Networkerek jest więcej. Chociaż to nie dyskryminuje nikogo. I zapisz to sobie. I te 5 afirmacji stosuj każdego dnia, a na pewno codziennie rano i wieczorem. Dlaczego rano i wieczorem? Najlepiej, bo wtedy nasz mózg wchodzi też w częstotliwości alfa, czyli taką częstotliwość wyrozowania. I wtedy, gdy ty mówisz pozytywne rzeczy na twój temat, to bardziej trafia do twojej podświadomości. Tak samo, gdy robisz oddech, to też twój mózg zwalnia, wchodzi w falę alfa i też wtedy fajnie jest afirmować. A to już też nagranie jest na inny dzień. O tym, jak afirmować, żeby to było jeszcze bardziej skuteczne, czyli wgrywać te pozytywne przekonania, żeby to jeszcze głębiej wchodziło. Moi drodzy, czyli teraz 5 afirmacji. Pierwsza. Od zawsze jestem pewna siebie. Druga. Od zawsze rekrutuję z lekkością i łatwością. Trzecia. Od zawsze jestem mistrzynią sprzedaży. Czwarta. Od zawsze jestem mistrzynią budowania relacji. Piąta. Od zawsze jestem perfekcyjna w network marketingu, w networku. I te 5 afirmacji zapisz sobie, ty networkerze, jeżeli to oglądasz w formie męskiej, i codziennie rano i wieczorem, i w ciągu dnia, miej nawet taką kartkę, i w ciągu dnia, kiedy się nudzisz, nawet kiedy idziesz na kibelek, wtedy też afirmuj. Wgrywaj pozytywny program do swojej głowy, zmieniając w ten sposób przekonania. To jest jedna oczywiście z metod. Ja tych metod tutaj na tym kanale będę podawał znacznie więcej. Znacznie więcej. Tylko w tym nagraniu chciałem skupić się na jednej, na takiej teoretycznie najprostszej, ale żeby naprawdę nią wejść. Dlatego też dałem tutaj konkretny przykład, bo to było mi naprawdę mega, mega ważne. I moi drodzy, tak już tutaj podsumowując i kończąc nagranie, mam do was jeszcze tutaj serdeczną prośbę. Z racji tego, że już 16 listopada odbędzie się bezpłatny webinar, jeszcze zapisów jeszcze nie ma. Tak to dziwnie, no i co za twórca. Mówię o webinarze, jeszcze zapisów nie ma. Chyba, że oglądasz to już jakoś po 10 listopada, to zapisy już są, link na pewno tutaj znajdziesz. Jeżeli jednak oglądasz to przed 10 listopada, to zapisów jeszcze nie ma. Jednak o czym chcę powiedzieć? W sekcji komentarzy. Zostawcie swoje pytania dotyczące właśnie pracy mózgu, mindsetu, właśnie być może jakichś waszych ograniczeń, jakichś problemów mentalnych w zespole, w biznesie. Macie może przed czymś jakiś strach, jakieś obawy. Zapytajcie o to. Zostawcie w komentarzu swoje pytanie, a ja z tych pytań na pewno przygotuję na nie odpowiedzi specjalnie na webinarze. Powiem o tym na webinarze, opracuję dla was specjalne odpowiedzi z konkretnymi, najlepszymi wskazówkami, jakie tylko są możliwe. Także głęboko wierzę, że tutaj w komentarzach będzie dużo pytań i te wszystkie pytania dotyczące właśnie pracy mózgu, podświadomości, wszystkich ograniczeń, czyli tego, co jest w środku nas. Na tym będziemy się skupiać. Na tym będziemy się skupiać, bo to jest fundament i pamiętajcie o tym. Rubin, Wojciech, Wojcieszek, Rubinson zawsze o tym wam powie, że mindset, mental, tutaj nasz mózg przecudowny, to jest 80% sukcesu. 80% sukcesu.
marketing, social media, marka osobista. Tak, to jest mega ważne. No to jest 20%. Bo jeżeli ty nie przepracujesz najpierw właśnie tego, co masz w głowie, tych przekonań, to tobie najlepszy marketing, najlepsze grafiki, najlepsza marka osobista, najlepsze reklamy nie dadzą efektów takich, jakie chcesz. Nie ma opcji, ponieważ i tak twoje ograniczenia będą ciebie podświadomie blokować. Więc tak to i z tym ciebie tutaj chcę zostawić, mój drogi, cudowny network marketerze, network marketerko. Pozdrawiam cię serdecznie tutaj, nie będę właśnie czy z tej, gdzieś tutaj wyświetlą się też dwa filmy poprzednie, także jeśli jeszcze nie widziałaś, to zobacz się koniecznie, zasubskrybuj, udostępnij, jeżeli to była dla ciebie wartość i do następnego. Pa!